Uwaga, smartfon, dlatego że my nie chcemy mówić o tym, że smartfony są złe, oczywiście. Problemy są tak naprawdę zasadnicze dwa. Pierwszym jest kwestia nadużywania, niekontrolowanego zupełnie spędzania naprawdę marnowania wręcz czasu. A druga kwestia to jest kwestia tego, że robią to dzieci. Robią to dzieci i młodzież, czyli ci najbardziej bezbronni, którzy po prostu nie są w stanie sami sobie narzucić pewnej kontroli. Jeżeli teraz nie będzie tej uważności ze strony rodziców, wychowawców, opiekunów, no to w moim odczuciu no, gdzieś społecznie zaczniemy odczuwać konsekwencje tego. Wsparliśmy tą konferencję, będziemy wspierać dalsze inicjatywy. Wśród tych inicjatyw jest między innymi badanie polegające na czymś, co jest już praktyką niestety w wielu szkołach, na przykład francuskich, że będziemy nakłaniać dzieci, rodziców, by na czas pobytu w szkole dzieci zrezygnowały z używania telefonów, smartfonów, by pozwoliły sobie na taką przerwę kilkugodzinną, lekcyjną. I mamy nadzieję, że to odbije się na korzyść dla nich, jak i dla procesu edukacyjnego w szkole. Victoria Dunkley, psychiatra dziecięcy ze Stanów Zjednoczonych, mówi o zespole stresu elektronicznego, na który się składa to wszystko, to znaczy przebodźcowienie, uzależnienia, zbyt duży czas przed ekranem. I z jej badań wynika, że to przyczynia się do wielokrotnego wzrostu diagnoz ADHD i innych problemów zaburzeń rozwojowych, które obserwujemy w ostatnich kilkunastu latach. Najważniejsza porada jest nie dawać małym dzieciom smartfonów, dlatego że to jest naprawdę jak danie narkotyku dostępnego na kliknięcie w każdej chwili w kieszeni. Można się umówić, że rodzinnie 2 godziny przed snem czy godzinę przed snem już odkładamy całą elektronikę, a to nam genialnie wpływa na jakość snu, która jest kluczowa dla naszego zdrowia.